if I'm right, Sebastian, and if I'm right, because I have the code names, of course, Tamara. In their presentation, they have their real names, something like that. Okay, their presentation is actually about a tool, and we all know that we use electronic gadgets everywhere, but we're not aware about what actually the human cost is of all these things. And they are developing a tool that shows us this information, and it could probably and hopefully help us a lot in defining what things we're going to use. Witamy na polskim tłumaczeniu wykładu Uczciwa Tronika prowadzonego przez Andreasa Fritcha, Sebastiana Beczkę i Tamarę Drucks na żywo z 36. Chaos Communication Congress w Lipsku. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną i prosimy o użycie hasła C3T na Twitterze. Dzisiaj tłumaczył Dorota i Paweł. Nazywam się Sebastian. Tworzymy narzędzie po to, żeby analizować ryzyko wewnątrz łańcucha logistycznego. Opowiem wam dlaczego i po co. Andreas opowie jak, a Tamara opowie o projekcie Uczciwa Tronika. Nasz slogan wygląda tak, że łańcuch logistyczny to wszystkie kroki, które trzeba zaaplikować do produktu, żeby produkt był skończony. Tak, żeby w końcu z tego wyszło Arduino albo telefon, czy coś w tym rodzaju. Kiedy pracuje się z łańcuchem logistycznym, trzeba zrozumieć, że produkcja elektroniki dzieje się na całym świecie i jest dosyć skomplikowana. Ryzyko w znaczeniu ryzyka społecznego. Chcemy zmniejszyć szkodę, która należy do pracowników, którzy tworzą różne elementy. Mamy komputerowy model tego, jakie ryzyko i jakie szkody dzieją się wewnątrz łańcucha logistycznego produktów. A my chcemy to ułatwić. Ułatwić w sensie takim, że nie potrzebujemy szukać dodatkowych danych, jeżeli planujemy tworzyć jakiś nowy produkt, to możemy operować z tymi danymi, które już mamy. Tak jak mówiłem, łańcuchy logistyczne są światowe i tworzenie elektroniki to jest światowe zadanie. Każdy projekt prawdopodobnie jest tworzony na 4 lub 5 kontynentach, tak jak ten smartfon. Zaczyna się od wykorzystania zasobów naturalnych, które znajdują się na całym świecie, z Ameryki Północnej, Południowej, Afryki, Azji itd. Potem produkcja dzieje się w innych miejscach i materiał musi się przedostać z jednego miejsca na drugie, przez cały świat. Chodzi nam o to, żeby stworzyć równoważoną produkcję. I są trzy takie podstawowe zasady. Społeczna, ekonomiczna i środowiskowa. Wiele ludzi myśli o zrównoważeniu ekonomicznym w sensie środowiska i trochę może ignorują aspekt społeczny. Zrównoważenie społeczne to znaczy, żeby poprawić ludzi życie. I ten aspekt jest bardzo istotny w naszej pracy. Jak to wygląda w elektronice? W łańcuchu logistycznym elektroniki. Przez wszystkie części tego łańcucha, we wszystkich częściach jest wielki katalog łamanych praw człowieka i innych problemów związanych z produkcją elektroniki. Praca w ciężkich warunkach, niebezpiecznych,
zatrucie chemikaliami. Wtedy, kiedy nie są uznawane zasady BHP, bycie zmuszanym do pracy, ponieważ ludzie mają taki wielki dług, który muszą spłacić. Praca przez dzieci, ludzie nie mogą utworzyć związków zawodowych, praca przez zbyt wiele godzin, albo praca za stawkę, która nie pozwala na godne życie. Bycie wyrzuceni z jednego miejsca na drugie, kiedy kopalnie zmienia, kiedy nowe kopalnie są tworzone i ludzie, którzy tam żyli, muszą się przenieść. Dyskryminacja, brak bezpieczeństwa społecznego, tak jak na przykład w dni wolne ze względu na chorobę. Wiele z tych przypadków jest dobrze udokumentowanych. Praca przez dzieci jest bardzo dokumentowana. Możecie już wiedzieć, że rtęć jest często używana do wykorzystywania złota i jest bardzo trująca. Gdy ludzie nie mają zasad BHP, bardzo często zostają zatruci. I ogólnie wygląda tak, że cyfryzacja, którą tutaj mamy, z której się cieszymy, jest stworzona kosztem ludzi, którzy budują elektronikę. Jak możemy to naprawić? Chcę przejść przez kilka przykładów, przez trzy przykłady. Trzy części układanki, które tworzą rozwiązanie. Pierwsze z nich to to, że są certyfikaty, które stwierdzają, że coś jest wolne od złamania prawa człowieka. Pierwszy z nich to jest znak Fairtrade. Istnieje Fairtrade dla złota. Istnieje również Fairmine, który dotyczy złota. I oni nie certyfikują czegoś, co łamie prawa człowieka. Jest jeszcze jeden standard, IRMA. To jest proces, który jest właśnie tworzony, który dotyczy większej ilości metali, bardziej różnorodnych i innych materiałów, które zostały stworzone, wydobyte przez kopalnie. Problem z certyfikatami jest taki, że nie są zbyt szeroko, że nie ma wielu certyfikowanych produktów. Jest tylko kilka kopalni, które są certyfikowane. Inaczej to biorąc, certyfikowane metale nie są zbyt poszukiwane przez konsumentów. Drugi przykład to taki, że jeżeli projektujemy elektronikę, to decydujemy, co w niej się znajdzie. Robimy wiele decyzji, podejmujemy wiele decyzji. Te decyzje dotyczą tego, jakich materiałów używamy. Jeden z przykładów to projekt telefonu komórkowego. Z tyłu telefonu widzicie dwa małe kawałki, które wychodzą z niego. To są kondensatory aluminiowe. Ponieważ ten, kto go projektował, nie chciał używać tantalu, ponieważ tantal jest związany z wykorzystaniem ludzi. Oni chcieli zrobić ten telefon tak, żeby nie łamał praw człowieka. Wiele metali może być recyklowanych. Nie wszystkie są, bo nie zawsze się opłaca. Ale jeżeli tak się dzieje, jeżeli już recyklujemy, to recykling jest dobry po to, żeby zmniejszyć ilość zasobów, które są wydobywane. Czemu nie zawsze się opłaca? Częściowo to ze względu na to, że jest duży... Że nie ma zapotrzebowania na recyklingowane metale. Ogólny punkt jest taki, że są alternatywy.
Ale czemu mówię, że nie ma zapotrzebowania? Czemu ludzie nie chcą tych materiałów brać odpowiedzialnie? Część odpowiedzi to jest taki, że łańcuchy logistyczne są bardzo skomplikowane i bardzo długie. To jest łańcuch logistyczny z projektu NagerIT. NagerIT to jest pionier uczciwej elektroniki. Próbują budować najbardziej zrównoważoną ekonomicznie myszkę komputerową. Wybrali myszkę po to, dlatego, że to jest bardzo łatwy, bardzo prosty, nieskomplikowany produkt. Ale mimo wszystko widzimy, że przy bardzo prostym produkcie łańcuch logistyczny jest przerażający. Jako producent, jako projektant produktu elektronicznego jesteśmy na całym końcu łańcucha logistycznego i jest tak wiele kroków, które prowadzą do tworzenia tego produktu, więc gdzie w ogóle się za to zabrać? Jak się za to zabrać? I teraz Sebastian powie, jak się za to zabrać. Powiedzieliśmy sobie, że istnieją duże problemy, jeżeli chodzi o produkcję elektroniki. Są to też problemy społeczne. Chcemy coś zrobić, poprawić sytuację. Widzieliśmy też, że to nie jest łatwe zadanie, że łańcuchy logistyczne są skomplikowane, że są długie. Pytanie, od czego możemy zacząć? Jako projektant elektroniki, wie, z jakich części buduje swój produkt. Na przykład tutaj jest mysz komputerowa. Widzimy, że składa się z obudowy, kabla, jest główna płytka, są rezystory. To jest jedna rzecz, o której mamy pewność. Pomysł jest taki, że nasze narzędzie może przyjąć taką listę komponentów. Nasze urządzenie przyjmuje taką listę i analizuje gorące punkty, to znaczy mówi, gdzie są największe ryzyka problemów społecznych. To w jaki sposób można to zrobić? Przejdę z wami przez kroki, które powinny to jakoś ukonkretnić. Pokażę, w jaki sposób najważniejsze przejdę przez przykład składnika, jakim jest rezystor. Możemy zbierać ogólne dane na temat tego, z czego składa się taki rezystor. No, część jest zrobiona z miedzi, część z żelaza. Tutaj mamy przykład źródła danych, z oceny środowiskowej, oceny środowiskowej przeciętnych komponentów. No i tutaj widzimy, z czego składa się taki przeciętny rezystor. No i widzimy, że jest tutaj 16% miedzi, 61% miedzi albo 12% żelaza. Także wiemy coś o tym, z czego składa się jeden składnik. Jeżeli pójdziemy dalej tym śladem i możemy się zapytać o miedź i skąd pochodzi ta miedź. Tutaj jest inny przykład źródła danych, który pochodzi z badań geologicznych Stanów Zjednoczonych i ocenia, jaka jest roczna produkcja różnych minerałów na świecie. I widzimy, że w 2018 roku Chile wyprodukowało
5 i 8 miliona ton, albo Kongo wyprodukowało 1,2 miliona ton miedzi. To są szacowania, są oparte o publikacje z różnych firm na temat ich produkcji miedzi. Więc możemy założyć, że pewna część miedzi, z której jest złożony nasz rezystor, pochodzi z Kongo. No i teraz możemy spytać, jakie są warunki pracy w Kongo? Czy ludziom płaci się uczciwie? Jak długo muszą pracować? Czy pracują tam dzieci? Czy ktoś jest zmuszany do pracy? Można znaleźć całkiem sporo danych na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o gospodarkę różnych krajów. No i sytuacja, jeżeli chodzi o jakość danych, się poprawia, szczególnie odkąd ONZ opublikowało swoje cele, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój do różnych krajów. Tutaj mamy przykład z Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tutaj widzimy, patrzymy, jaka część ludzi, którzy pracują, dostają pieniądze poniżej progu ubóstwa. No i widzimy, że ta część to 70%, czyli to oznacza, że 70% pracowników nie zarabia wystarczająco dużo, żeby przeżyć. Duża część naszej pracy to jest zbieranie tych danych. Najpierw skład komponentów, a potem informacje na temat produkcji z różnych krajów. I na koniec dane na temat wskaźników, które mówią coś nam o warunkach pracy w tych krajach. Zbieramy to wszystko we wspólnym formacie. Jak mamy te dane, to możemy teraz zadać różne pytania. Na przykład możemy powiedzieć, jak dużo miedzi jest produkowane w Kongo. I możemy teraz pomnożyć ilość miedzi produkowanych światowo w Kongo i przemnożyć to przez część miedzi, jaka znajduje się w rezystorze. No i możemy powiedzieć, że tutaj aktywność będzie średnia, więcej pomiędzy 1 a 10% miedzi w naszym rezystorze. To znaczy, że to jest ważna część naszego rezystora. Jeżeli byłoby to 10%, to uznalibyśmy, że wskaźnik jest wysoki. Możemy teraz wziąć pod uwagę, jak dużo osób pracuje poniżej progu ubóstwa i widzimy, że miedź ma w tym momencie wysoki wpływ. Jeżeli przeanalizujemy teraz nasz cały produkt, naszą mysz komputerową, to zobaczymy przede wszystkim, że miedź ma największy udział, dlatego że bierzemy pod uwagę też kabel. Zidentyfikowaliśmy też społeczny gorący punkt, jeżeli chodzi o ekstrakcję miedzi w Kongo. I kategoria wpływu, jaką zidentyfikowaliśmy, to uczciwa zapłata. I tę analizę możemy zinterpretować tak,
że jeżeli znajdziemy źródło uczciwej miedzi, uczciwie produkowanej miedzi dla kabli w tej myszy i jeżeli producenci chcieliby pracować, żeby poprawić tę sytuację, to bardzo poprawiłoby uczciwość produkcji takiej myszy komputerowej. To podejście ma pewne ograniczenia. To jest bardzo ogólna analiza na bardzo ogólnym poziomie. Pozwala nam tylko pokazać gorące punkty, czy obszary, gdzie warto jest spojrzeć głębiej. I możemy wtedy zidentyfikować, jakie są stoją za tym problemy. Możemy tę metodologię zastosować również do oceny środowiskowej. Kiedy przejdziemy przez cały cykl życia i wykonamy analizę środowiskową, możemy zastanawiać się nad emisją tlenku węgla i zużyciem wody. I również mamy inne kategorie wpływu. Tutaj mamy różne bezpośrednie kategorie społeczne wpływu, takie jak bezpieczeństwo, czy pracę dzieci, czy uczciwą zapłatę. Tak jak widzimy w tym przykładzie, ciągle skupiamy się na samych surowych materiałach. Ale możemy też przeanalizować inne części całego cyklu produkcji. Teraz Tamara opowie więcej na temat naszego narzędzia. So thank you. Now that Sebastian already told you why. Sebastian powiedział wam, dlaczego nad tym projektem pracujemy. I'd like to show you a bit of what we've done already. A ja powiem, co zrobiliśmy. Budujemy narzędzie do analizy gorących punktów społecznie. To jest zrzut ekranu z tego, jak to teraz wygląda. To jest minimalny produkt, zrobimy minimalny produkt pod koniec lutego. Na przykładzie myszy komputerowych widać, że element, który jest najważniejszy, to kabel. Jeżeli znajdziemy uczciwą miedź, to będzie to dużo poprawa. Możesz się zastanawiać, jak możesz nam pomóc. Po pierwsze, wszyscy twórcy elektroniki mogliby nam powiedzieć, jakiego rodzaju narzędzia używają i żeby przysłali nam listę komponentów, listę materiałów. Inna rzecz to po prostu używajcie naszego narzędzia w lutym i powiedzcie, co dla was działa, a co nie. Inna sprawa to to, że jesteśmy otwartym projektem, otwartego źródła i jeżeli macie czas i jeżeli jesteście zmotywowani, jeżeli macie pasję, to pomóżcie nam. Możecie znaleźć nasz projekt na GitLabie, to jest link. Bardzo ważną sprawą są dane. Bez danych nie możemy przeprowadzić analizy. Nasza dzisiejsza baza danych jest bardzo mała i bardzo dużo ręcznej pracy w nią weszło. Chociaż mamy już dużą poprawę, jeżeli chodzi o otwarte dane elementów społecznych, to wciąż nie mamy standardowego formatu, żeby wrzucić go takie dane do naszego systemu. Inna sprawa to jest taka, że materiały, które tworzą nasze elementy, jest bardzo ciężko znaleźć na ich temat dane. Jeżeli macie jakąś listę albo uwielbiacie wydobywać dane w automatyczny sposób, to dajcie nam znać. Nawet jeżeli nie jesteście projektantem, twórcą, to mówcie o tym ludziom.
im więcej ludzi o tym wie, im więcej ludzi o tym myśli, to mamy nadzieję, że więcej, że świadomość tego tematu będzie bardziej szeroka w społeczeństwie. Pod koniec tego wykładu chcę powtórzyć to, co powiedział Sebastian na początku. Obecnie produkcja elektroniki, w produkcji elektroniki prawa człowieka są przeważnie, są bardzo często łamane, ale tak nie musi być. Są alternatywy. Możemy używać certyfikowanych materiałów, certyfikowanych kopalni. Możemy wziąć pod uwagę warunki pracy podczas projektowania i możemy używać, możemy recyklingować nasz materiał. Albo najważniejsze to jest to, żeby zwiększyć zapotrzebowanie na zrównoważone, na materiały wydobyte w zrównoważony sposób. Jeżeli macie jakieś informacje, to napiszcie nam do nas e-mail. Jeżeli jesteście tutaj, to porozmawiajcie z nami. Dziękuję za to, że do nas przyszliście. Możecie być dumni ze swojego produktu. Czy są jakieś pytania? Ze świeżo wybudzonej publiki. Zbieranie danych jest trudne. Więc chcę zapytać, czy dzielicie się tymi danymi z innymi danymi, bazami danych jak Wikidata, czy po prostu trzymacie je u siebie, bo jest zbyt trudno połączyć się z innymi bazami danych? W zasadzie to pracujemy nad interfejsem REST do korzystania z naszych danych i chętnie się tymi danymi podzielimy, ale niektóre są takie dane, co do których nie wiemy, czy możemy się z nimi dzielić. Jeżeli jest jakiś ekspert na temat własności intelektualnej, to chętnie z nim porozmawiamy. Dziękuję za prezentację. Chętnie wam wyślę składniki mojego projektu. Mam pytanie na temat ceny do lutowania. Chciałbym się spytać też o pastę do lutowania. Dla kontekstu, to był jeden z naszych projektów przy pracy nad uczciwą elektroniką. Pierwszy projekt, który robiliśmy, współpracowaliśmy z producentem produktów do lutowania i produkowaliśmy odpowiednią cenę. Sugeruję skontaktować się z nimi bezpośrednio. Nie jesteśmy w to zaangażowani w tej chwili bezpośrednio. Czy jest jakiś produkt na rynku, który zarekomendowalibyście do lutowania? Sztano miał produkt, który się nazywa Fairtin, uczciwa cena, który składa się z ceny, która wiadomo skąd pochodzi i używa najlepszych praktyk po to, żeby ją wyprodukować. Dziękuję za wykład. Czy kontaktowaliście się z organizacjami, które
kupuje materiały, dlatego że często w łańcuchach logistycznych znajdują się dostawcy, którzy są pomiędzy wydobyciem a bezpośrednimi dostawcami. Często ci handlarze w jakiś sposób pomagają w kontroli tego łańcucha logistycznego. Nie kontaktowaliśmy się. Myślę, że musimy zacząć w jakimś miejscu, gdzie będziemy mieli więcej inercji. Być może producenci sprzętu albo małe przedsiębiorstwa. Nie mogę mówić zbyt ogólnie, ale najwięksi gracze w przemyśle są zbyt konserwatywni, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój. Dziękuję za wykład. Używaliście podejścia względnego, jeżeli chodzi o sprawdzanie wpływu. Czy jest jakiś do tego powód? Moglibyście przecież sprawdzać, jaka jest wartość absolutna, którą można porównywać różne kraje. Czy masz na myśli, że byłby jakiś punkt odnośny i porównywać kraje względem tego punktu, które są lepsze, gorsze? Teraz właśnie, to jest właśnie punkt taki, od którego zaczynamy. Nasz model pochodzi z literatury i wygląda to tak, że po prostu jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu 6 miesięcy, których potrzebujemy do stworzenia prototypu. Metodologia może być jeszcze poprawiona, ale to nie jest coś, czego nigdy nie zmienimy. Moje pytanie także dotyczy waszego podejścia, jeżeli chodzi o względny wpływ różnych krajów i różnych materiałów i przykładów z myszą. Zastanawiam się, czy oprócz tego, że mamy kraj pochodzenia i jego udział w globalnym rynku, tak jak pokazujecie z miedzią, czy bierzecie pod uwagę inne czynniki, na przykład to, jak rzadkie są różne materiały, na przykład miedzi jest więcej, jest bardziej powszechnie niż tantal, i czy bierzecie to pod uwagę jako dodatkowy czynnik? W tej chwili nie bierzemy pod uwagę. Na pewno myślimy o tym, możemy o tym porozmawiać później. Czy są pytania z internetu? Wszyscy śpią. Również jestem częścią odbiorców Prototype Fund. Używam Fairphone'a i mam również nie Fairphone'a. Fairphone jest dwukrotnie droższy od tego zwykłego telefonu. Gdy pytają mnie, dlaczego, czy na pewno chcesz płacić 2 razy drożej, żeby mieć uczciwie zrobiony telefon. Czy widzicie jakieś miejsce dla prawa i regulacji, które zmieniłyby sprawę? Bo zawsze, gdy na to patrzę, że po prostu nie da się tego zrobić przy obecnych cenach elektroniki. Jeżeli chodzi o regulacje, mówiłem wczoraj o tym temacie. Jest pewna organizacja pozarządowa, która próbuje stworzyć regulacje wymaganych, koniecznych koniecznej poprawy praw człowieka w łańcuchu logistycznym. To jest po prostu minimum. Niełamanie praw człowieka to powinno być minimum przy produkcji. To powinno być coś, co każdy robi. To jest absolutnie
Dokładnie o to chodzi. W zachodnim świecie, który jest podpięty do elektroniki. Moglibyśmy żyć bez tego, ale... Mam pytanie na temat braku danych. Myślę, że potrzebujecie też dane na temat warunków pracy. Jakie są wasze największe potrzeby, jeżeli chodzi o dane metali i warunków pracy? Trudno powiedzieć, jakie są najważniejsze trzy. W tej chwili na bardzo ogólnym poziomie możemy pokryć większość minerałów. Możemy pokryć też większość krajów. Jeżeli chodzi o wskaźniki, to mamy ciągle wiele luk. Na przykład znaleźliśmy wskaźnik dotyczący pracy dzieci, ale pokrywa tylko 20 krajów. Na bardzo ogólnym poziomie mamy w miarę wszystko, ale na przykład dobrym następnym krokiem byłoby zdobyć dane, jakieś bardziej, dane, które są bardziej specyficzne dla przemysłu na poziomie krajowym. Po prostu potrzebujemy więcej wszystkiego. As Tamara just said, well, the component composition is maybe more the more severe lack that we have right now. Brakuje nam też przede wszystkim danych, jeżeli chodzi o skład elementów. Ja też mam pytanie, czy mam jeszcze kilka minut? Czy mówiłeś, kto was finansuje? Chyba mówiliśmy. Tam jest logo. I do jakiego punktu będą was finansować? Do końca lutego ta runda finansowania jest już skończona, więc chcemy po prostu coś skończyć, co działa. Ale bardzo chętnie przyjmiemy więcej tego w przyszłości. Jesteśmy prawie, finansowanie z Prototype Fund jest prawie skończone. Ale spróbujemy to kontynuować. Ponieważ społeczność chce, żebyśmy dalej działali. I trzeba o tym opowiadać, żebyście mieli więcej danych do lutego. Ja teraz proszę o aplauz i pamiętajcie, dajcie im więcej danych. Dziękujemy za uwagę. To było polskie tłumaczenie.